Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na Marcinie Zatrażnym pomiędzy Radą Stanowiejskiej a Radą Stanowiejskiej w Łodzi. Witajcie bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Młodzieżowej Radzie Miejskiej za tą wielką inicjatywę, to już kolejny rok, kiedy Młodzieżowa Rada wyzywa do pojedynia Gorskiej Rady. My w tym roku jesteśmy ze wsparciem, mamy wsparcie Klubu Młodzieżowego Starsza Łódź. Wygrała Młodzieżowa Rada Miejska. Serdeczne gratulacje. Jakie wrażenia po meczu? Było bardzo ciekawie, przyjemnie, dobrze się bawiliśmy. Była zacięta walka i wyrównany mecz. To samo. Chciałem powiedzieć, Rada Miejska okazała się cięższym przeciwnikiem. Panowie, w tym roku się nie udało. Przegraliśmy 3-4 z Młodzieżową Radą. Jakie wrażenia po meczu? Bardzo dobre. Bardzo dobry cel, więc warto było się zmęczyć, choć trochę szkoda, że tym razem przegraliśmy. I ja już mam ochotę na rewanż. Znaczy, tym razem cel był szczytny, pomoc dla oddziałów geriatrycznych, czyli w zasadzie dla nas, więc byliśmy co chodzić. Najwyraźniej chodziło o grę, a nie o wynik, jak widać po wyniku, ale myślę, że warto było zagrać. Za rok zagramy znowu. Mam nadzieję, że tak jak bywało w poprzednich latach, Rada Miejska wygra, ale nie liczy się wynik, liczy się sama gra. Myślę, że fajnie spędziliśmy niedzielne przedpołudnie.